W energooszczędnym domu nie może zabraknąć światła. Należy jednak wybrać oświetlenie o jak najniższym zużyciu energii i maksymalnie wykorzystać światło dzienne. Przez wiele lat do oświetlania mieszkań stosowano wyłącznie tradycyjne żarówki. Dają one ciepłe, przyjemne światło i co ważne, niewiele kosztują. Oszczędność jest jednak pozorna, ponieważ żarówki są stosunkowo nietrwałe i mało wydajne. Świecą zazwyczaj nie więcej niż 1000 godzin. Z jednego wata pobranej mocy otrzymujemy strumień światła o wartości zaledwie 14 lumenów. Wynika to z tego, że około 95% pobieranej przez żarówkę energii przetwarzane jest na ciepło, a tylko 5% na światło. Tradycyjnym żarówkom najbliższe są żarówki halogenowe, znane z tego, że silnie się rozgrzewają i są bardzo czułe na zabrudzenia. Cena pojedynczej żarówki halogenowej jest od 2 do 5 razy wyższa niż odpowiadającej jej żarówki tradycyjnej. Osiągają one jednak wyższą skuteczność świetlną do 24 lumenów z 1 wata pobranej mocy i dłużej działają nawet do 4000 godzin. Są też bardziej efektywne energetycznie. Więcej energii pozwalają zaoszczędzić świetlówki kompaktowe. Z jednego wata mocy otrzymujemy strumień światła o wartości nawet 90 lumenów. Świetlówki kompaktowe często kojarzy się z powolnym rozpalaniem, ale w nowszych modelach pełen strumień świetlny osiągany jest już w kilka sekund. Koszt świetlówki kompaktowej jest kilkakrotnie większy niż koszt odpowiadającej jej żarówki tradycyjnej. Równocześnie średnia trwałość świetlówki to około 10 000 godzin świecenia, czyli 10 razy dłużej niż tradycyjnej żarówki. Najbardziej energooszczędnymi i obecnie powszechnie dostępnymi źródłami światła są diody świecące, czyli LEDy. W porównaniu do tradycyjnych żarówek skuteczność świetlna LEDów jest wyższa ponad siedmiokrotnie i dochodzi nawet do 120 lumenów z jednego wata pobranej mocy, co plasuje je w klasie energetycznej A. Zamiana na źródła LEDowe pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 80%. Podobnie jak w przypadku świetlówek, wyższą cenę rekompensuje długa żywotność. LEDy świecą nawet 20 tysięcy godzin, czyli dokładnie 20 razy tyle, co zwykłe żarówki. Zużyte LEDy i świetlówki są traktowane jako elektrośmieci i muszą być odpowiednio utylizowane. Nie można ich wyrzucić do zwykłego pojemnika na śmieci. W domach energooszczędnych ważną rolę spełnia światło dzienne. O jego wykorzystaniu należy pomyśleć już na etapie projektowania budynku. Okna od strony południowej powinny być możliwie największe. Przez nie wpada najwięcej światła. W budynkach parterowych i na poddaszach dostęp światła zapewnią też okna dachowe i świetliki. W lecie duża powierzchnia okien może powodować podwyższenie temperatury w pomieszczeniach. Aby tego uniknąć, warto zamontować przesłony, rolety, żaluzje lub zewnętrzne markizy. Najskuteczniejszym sposobem jednoczesnego wykorzystania światła dziennego i elektrycznego jest zastosowanie automatycznego systemu sterowania oświetleniem. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale i energooszczędne. Czujniki oświetlenia zainstalowane w pomieszczeniach umożliwiają automatyczne włączanie i wyłączanie światła przez system. Natężenie oświetlenia zmienia się w zależności od natężenia światła dziennego. Jeśli dodamy do systemu czujniki ruchu, oświetlenie zostanie włączone tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będzie to potrzebne. Oświetlenie w domu powinno być nie tylko energooszczędne, ale i przyjazne mieszkańcom. Dzięki wykorzystaniu światła dziennego, wydajnych źródeł światła oraz automatycznego systemu sterowania oświetleniem można spełnić oba te warunki.